No hej, witajcie kochani, bardzo serdecznie, Szeweral z tej strony. Kolejny odcinek Sons of the Forest na moim kanale, zapraszam do oglądania. Tak, udało się, z mojej perspektywy się udało. Mamy 22 dzień sierpnia i 7.15 tym razem. I powiem wam tak, no wcale się nie dziwię, że niektórzy są zdziwieni, iż o masz... Idzie Kelvin, idzie Virginka. Dzień dobry, Virginko, dzień dobry, Kelvinie. Dobra, pozbieraj patyki. Już zaraz wam mówię, o co chodzi. Wypełnij sanie. Bang. Elegancko. No, już wam mówię, że... a nawet widzicie, to nawet ja wam nie muszę mówić, że udało się nagrać kolejny odcinek. Powiem wam, że poniedziałek taki był w pracy w miarę lajtowy. Powiedzmy, że w miarę lajtowy, także... ja z racji tego, że jest też początek tygodnia, to nie jestem jakiś taki mega zajechany, że wiecie, że wolę sobie gdzieś tam odsapać i takie najmniej potrzebne w życiu rzeczy, czyli granie. I teraz nie zrozumcie mnie źle, ja kocham grać, nie? Ja uwielbiam, po prostu gry są częścią mojego życia od zawsze i tego, to się nie zmieni, nie? W mniejszym bądź większym stopniu zawsze gdzieś tam ta duszyczka gamera będzie obecna, ale chciałem po prostu tylko nawiązać do tego, że nie jestem jeszcze aż tak zajechany tym tygodniem, żeby zrezygnować z takiego spokojnego, troszkę, można by było powiedzieć, podcastowej formy odcinka z Sons of the Forest. I też to zdziwienie wasze odnośnie godziny nagrywania, że godzina 7, ty już jesteś gotowy do nagrywania, ja to się kładę spać. Powiem tak, powiem pewną historię, którą... Gdzieś tam jeszcze chyba za czasów streamu opowiadałem z Foresta, ewentualnie z innych... Kelvin. Nie wiem, co ty robisz, czy ty zbierasz dalej tutaj te patyki, ale mam nadzieję, że tak, bo ja już tutaj prawie kończę. O, tu już chyba nawet już nie ma miejsca, dobra. To w takim wypadku, jak nie ma miejsca, to ja sobie to dam w ten sposób, żeby mi to nie uciekło. I będę miał pewność, że naprawdę nie ucieknie. No, więc, ja kiedyś też tak miałem, że o 7 kładłem się spać, albo w ogóle się nie kładłem spać i na przykład domownicy wchodzili często, gęsto, jak w tym memie, no po prostu jak w tym memie. Gdzieś tam... Tata albo mama wchodzi do pokoju i o, już nie śpisz, jak dobrze, że dopiero wstałeś, nie? Że, znaczy, że tak szybko wstałeś. I drugie zdjęcie, że ja się w ogóle nie kładłem spać, nie? I taka cwaniacka mina. No i u mnie to było podobnie, nie? Na początku to jeszcze gdzieś tam się udawało mojej mamie przede wszystkim wbijać w nocy i... Kurde, no... Jak byliście młodsi, bo to wiadomo, czasy gimnazjum, czasy liceum to już nie to, to mama raczej ci nie wbija do pokoju, tak? Ale czasy podstawówki, to wiecie, otwiera po północy gdzieś tam czy o pierwszej drzwi do pokoju, gasisz ten komputer czy nie? Bo zaraz ja ci go zgaszę, wypierdzielę ten prąd w pizi. Znaczy, no dobra, no inaczej trochę powie, nie? Ale to wiadomo, nie? To za... Ale już, spać, spać! No i mniej więcej w takich żołnierskich słowach mówisz, że masz grzecznie wyłączyć komputer, bo ona to zrobi. I raczej jeżeli nie chcesz w nocy awantury, to raczej to robisz, nie? No i kiedyś też tak miałem, że właśnie chodziłem spać późno i kładłem się... I po nocach siedziałem, ale powiem wam tak, no to się zmieniło. Być może też to była kwestia tego, że zmieniłem swoje podejście do gry, bo...
Jeśli chodzi o okres taki typowo wczesnoszkolny, czyli przełom podstawówki i gimnazjum, tak, ja jestem rocznik 89, więc jeżeli dla kogoś jest to dziwne, ja wiem, że ja wyglądam na 40 albo nawet 50 lat, ale to ja to powtarzam, mnie życie po prostu zniszczyło. I powiem wam w ten sposób. W tym przełomie nie, miałem dwie takie znane, wydaje mi się, gry, które były obecne w moim życiu. Mianowicie, gra numer jeden to był Travian. To była gra przeglądarkowa, która polega na tym samym w sumie, na czym Plemiona. Czyli na rozbudowie swojego państwa, swojej wioski, dalszej tak jakby ekspansji tej wioski budowanie wojska, jakieś tam inne takie pierdoły. No, taka współczesna to bym powiedział Forge of Empires, ale tak bym to trochę porównał właśnie do Forge of Empires, nie? Że budujesz, masz jakąś tam swoją wioseczkę, budujesz, tylko że różnica jest taka, że Forge of Empires w żaden sposób nie tworzysz nowych wiosek, tylko tworzysz nowe budowle, a w Travianie tworzysz nowe wioski. I to jest fajne. Travian, Ikariam, w ogóle... Jeżeli by była, znalazła się jakaś ekipa, która chciałaby zagrać właśnie w Traviana albo w Ikariam, tak, ale tak na luzie, jeżeli by nas przejęli w pierwszy dzień, nie ma problemu, jeżeli logujecie się raz na tydzień, też spoko, wiadomo, nie? To by sobie człowiek pograł w to, ale... Dobra, robi się ciemno. Czy teraz jest sens wracać? Nie, nie ma sensu chyba. Wiecie co jeszcze też byłoby dobre? Bo jak tu już Tomkowi, tu głównie dla Tomka TSK są te drewna, nie? Jak Tomkowi TSK ogarnę wszelkie jakieś miejsca odkładcze na bale, to ja bym powiedział, że nawet bym chciał tutaj, wiecie? Raz, dwa, trzy. Kelvin może to dokończyć, także... Cztery. Pięć. Dobra, no, lecimy w tym kierunku. Lecimy w tym kierunku. O! Dobra. 72 patyki. 72 patyki, więc nie jest źle. Dobra, Kelvin, idziemy spać, bo to nie ma sensu po nocach latać. No. I w pierwszym etapie swojego życia, czyli... odpocznij sobie. Kelvin! Zrób sobie przerwę. Jutro, bo już zamarzam. Jutro będziemy działać dalej. Idziemy spać. No, grałem sobie w Traviana i Travian powodował mniej więcej taką samą moją reakcję jak Shakes and Fidget. Jeżeli nie wiecie, o co chodzi z Shakes and Fidget, to polecam sprawdzić mojego Steama i ilość godzin spędzoną w Shakes and Fidget. I to jest zdecydowanie gra, w której spędziłem chyba najwięcej godzin w życiu, bo ponad 1000. Ja jestem typem człowieka, który aktualnie uważa, że 500 godzin w grze to już jest naprawdę dużo. Ja zbieram te 500 godzin w kilka lat. Najlepszym tego przykładem jest Forest. Ponieważ The Forest... Dziękuję, moja kochania. Ty. Dobrze, zjem, żeby nie było mi źle. Teraz jeszcze się napiję. No, te 500 godzin, które tam ograłem, no zbierałem praktycznie od premiery, rok od premiery, nie, od premiery Early Accessu, może w ten sposób. No, więc grałem sobie w Traviana i wielokrotnie Travian wymagał tego, i tak, mówię to z pełną świadomością, wymagał tego, aby...
Stawać w nocy i na przykład puszczać ataki, tak? Bronić się, jeżeli gdzieś tam dostawałem cynk, bo miałem, byłem w ekipie. Byłem w ekipie jednej z lepszych na serwerze, nie? I pamiętam, tam jeszcze poznałem takie osoby jak Tajemnica, to chyba na S4 bodajże było, nie pamiętam. Tak mi się wydaje, że to dokładnie o to chodziło, nie? S4, Tajemnica, Sojusz, BN, Północ-Południe, był jeszcze ojciec dyrektor, który pałkami jeździł po mapie i zapierdzielał wszystkich. On tylko i wyłącznie grał w tą grę po to, żeby... Czekaj, wybuduj, resetuj pułapki. O, resetuj pułapki, dobra. Bo widzę faktycznie, po lewej stronie na przykład może być ten. No. I co chciałem powiedzieć, że... Dostawałem cynk, przykładowo od osób, które gdzieś tam pracowały na nocce, że jest atak na moją wioskę i trzeba ogarnąć to, nie? No i wtedy podsyłałem defa, zmieniałem gdzieś tam wojsko swoje, wypuszczałem, chociaż i tak na samym początku te wojsko było w 100% wypuszczane na jakieś grabieże, żeby surowce zdobyć. Dobra, dzięki! To teraz wybuduj, ukończ konstrukcję. No i tak się zabawa kręciła, więc często w nocy nie spałem, ponieważ raz, że wtedy na TeamSpeaku siedziałem, rozmawiałem z większą ilością osób. I powiem wam też, że kiedyś Chevy był bardziej taki... był mniejszym introwertykiem, bardziej kierowałem się w stronę ekstrawertyka, nie? Naprawdę czerpałem radość z tego, że jest wśród mnie, wokół mnie bardzo dużo osób i się czułem z tym dobrze. Teraz jestem totalnym przeciwieństwem i najlepiej to też widać, tłumaczyłem to, dlaczego na przykład ciężko, ale to naprawdę ciężko mnie namówić do jakiegoś tam crossplaya między jednym a drugim twórcą. Ponieważ po pierwsze, jeżeli mam już, no ja bym się męczył przy tym, chyba że naprawdę gość by był speakerem, nie? No po prostu gość by był speakerem i... Albo nie wiem, albo miał... Chociaż te 200 tysięcy subów, nie wiem. Ale Chevy, jesteś normalnie interesowny. Słuchajcie. To nie, że jest... Może to jest kwestia interesowności, nie wiem. Można zwał jak zwał. Ale przede wszystkim większe szanse, i to też zawsze powtarzałem, na przekonanie mnie do nagrywania wspólnego ma kobieta, płeć piękna, aniżeli faceci. I może to jest dziwne, może to jest głupie, może to jest wbrew temu, co logika YouTube nakazuje, ale ja tak mam, no. Ja tak mam. Nie oszukujmy się, no. Sausage Party. Co, kochaniutka? Sausage Party ja nie potrzebuję. Jak najbardziej. Ja wiadomo, z kobietą całkowicie inaczej się gra, nie? I to bezapelacyjnie. No. Ej! Jezu, jak ty blisko mnie podeszłaś. Co jest do cholery? O, sanki mi odjeżdżają. Na logu zjeżdżają. No, także to jest pierwsza sprawa, ale kiedyś było inaczej, nie? Bo zostawmy na razie temat crossplaya i tego nagrywania z innymi twórcami. Może kiedyś to poruszę. Ale kiedyś było inaczej i powiedzmy wolałem bardziej gdzieś tam ludzką... Ty, coś tak mało tych logów tu spadło, nie? Czy mi się wydaje? Pogubiłem pewnie. No, kiedyś wolałem po prostu większą ilość osób. Zmieniło się to, ale wspomnienia i tak pozostają, bo siedziałem przy trawianie, czasami ja też robiłem nocki, czasami, bardzo często, ja robiłem nocki, dostawałem pasy do kont, tam się... I teraz albo
bo nie pamiętam dokładnie, to naprawdę już było kilkanaście lat temu, ale albo była opcja administratora, administratora, że na przykład dawałeś kogoś, kto mógł ci wejść na konto i na przykład wysłać atak albo odeprzeć atak, albo po prostu dostawałem pasy, nie? Czyli konto, nazwę konta i hasło. Ale nie pamiętam. Powiem wam szczerze, nie pamiętam, bo to już było dawno. Więc robiłem nocki i często, gęsto gdzieś tam z osobami ze swojego sojuszu. Głównie jeśli chodzi właśnie o kobiety, to gdzieś tam sobie to ogarniałem, nie? Później natomiast przyszedł okres, moi drodzy, gimnazjum. I tam już Szewi przestał grać w Trawiana, ponieważ nie podobało mu się, że działy się tam pewne rzeczy. Ja zawsze dążyłem do Trawianie do tego, żeby wybudować cud przy pomocy dużego sojuszu. I ja nie, no, zaprzeczałem troszkę odgórnym... Ty, patrz, jak Virginia daleko poszła. Ciekawe, po co ona tam idzie. Czy ona będzie się kąpać? Chyba nie, nie? No nie, normalnie sobie tylko idzie. No, ja odgórnym założeniom gry zawsze chciałem zaprzeczać, czyli wolałem stworzyć taki farmerski sojusz, gdzie nikt nikogo nie atakuje na 3/4 mapy, a ci, którzy są, to się boją atakować i atakują tylko nieaktywnych ludzi, i wybudować cud, niż, wiesz, walczyć z jakimiś tam innymi graczami i przy okazji budować cud, nie? No, także przerzuciłem się na Metina, o Jezu. Grałem... No, czekajcie, zmienię pozycję na taką, mi trochę... Niewygodnie mi się siedzi, bez kitu. Grałem w Guildii Weekenders. Guildia Weekenders na S4 Twierdza, na serwerach Metin 2, tych takich publicznych, kiedyś tych, które gdzieś tam... Gdzie jest moja mapa? Znaczy, gdzie jest moja mapa? Nie gdzie jest moja mapa, tylko gdzie są moje sanki. Na pewno tu mamy kamerę. Dobra, to... No i mój nick na serwerze Twierdza to był Mysza 1258. Tam... Oj, to był jeden z momentów, gdzie naprawdę w grze wychodziło mi bardzo dużo. To był też moment, gdzie bardzo dużo pieniędzy ładowałem w item shop. Miałem gościa, który gdzieś tam... Yangi sobie ten... no, brakuje mi słowa. Nie ekspił, tylko zbierał Yangi. Dropił Yangi. Dobra, zbierał taką dużą ilość tych Yangów i sprzedawał mi po prostu za hajs realny, nie? I dzięki temu mogłem i powiedzmy stalkę sobie na spokojnie zrobić na plus 8 i miecz, to był zatruty chyba miecz? Zatruty albo szpon. Szpona chyba miałem, nie pamiętam też dokładnie. Jakieś ABS-y na miecze, niewrażliwkę, plus 9, wiecie, takie pierdółki. No i jeśli chodzi o sury BM, no to byłem drugi na serwerze. Drugi na serwerze swego czasu, do momentu, gdy mnie gościu z własnej gildii nie okradł. Bo... ale to też zaraz do tego dojdziemy. I dlatego też między innymi przestałem ufać ludziom. Nie tylko to spowodowało tą moją niechęć do ludzi, ale są jeszcze takie prywatne, dziejące się w realu rzeczy, które nie pasują mi, nie? To pokazuje najlepiej, że nie zawsze to, co ci ludzie mówią w twarz, pokrywa się z tym, co mówią za plecami, nie? I mnie to denerwuje wtedy. Mnie to denerwuje wtedy, bo albo jesteś, kurde, ze mną, albo no, albo nie jesteś, tak? Albo gdzieś zależy, jak wiatr zawieje i stary... No dobra.
wracając do Sury. No, i Metin 2. Jezus Maria. Matko Boska, nie wzywaj imienia Pana Boga nadaremno. Ja wiem. Wybaczcie osoby, które wierzą, ale ile ja nocek zerwałem, żeby ekspić V2. Wtedy jeszcze groty nie było. Tej takiej lodowej. Ona się chyba lodowa grota nazywa, nie jestem pewny. Dopiero gdzieś po roku mojej gry wprowadzili tą grotę lodową i można było sobie pójść na mocniejsze ten, ale ja i tak nadal wolałem V2 i ekspienie w V2 razem z szamanką. O Jezu, Gildia Weekenders, wtedy jeszcze za czasów, gdy osteoporoza gdzieś tam była właścicielką tej gildii, i nikt miała kobita, nie? No, bo bardzo w porządku, nie? Sporo było takich osób. Jeszcze wtedy pamiętam, na innych serwerach były takie osoby jak Sir Mammut Paul, wspomniany Fubu, który łączy się z Isamu. Isamu, najlepsze jest to, że Fubu kojarzę, a Isamu w ogóle nie kojarzyłem, nie? Isamu dopiero jak się Isamu wybił, to dopiero zacząłem go kojarzyć, ale to, że on grał w Metinie, to nic nawet tego nie kojarzyłem. Fubu kojarzyłem. Nawet... Nie sądziłem, że mogło tam być jakieś... mogły być jakieś niesnaski, aczkolwiek... tak to wygląda z mojej perspektywy, nie? Fubu znałem, w sensie nie ten, ale jego nick kojarzyłem, wiedziałem, że ktoś taki istnieje, nie? Kto tam jeszcze? Go to sleep, kojarzyłem takiego gościa. Także no to były złote czasy moim zdaniem tego, Metina. I to był drugi właśnie okres w moim życiu, w którym często gęsto nie spałem po nocach. Potrafiłem nawet 48 godzin walnąć taką nockę. I co najlepsze, na samych energetykach, nie? Na samych energetykach. A teraz? Teraz? Ja często gęsto, chociaż staram się też tego unikać, bo to nie jest dobre dla zdrowia. Często gęsto po 5 godzin śpię, 5-6 godzin. 6 to jest taka optymalna dla mnie ilość snu, nie? 7 to już jestem naprawdę wyspany. Tak jak na przykład dzisiaj. Dzisiaj jestem po 7 ponad godzinach snu. 7 dokładnie 10. Tyle mniej więcej mi Garmin Connect policzył. I sam Garmin. Więc, no czuję się bardzo dobrze. No mam kawę, smacznej kawusi. I nawet... O, w mordę, nie posłodziłem. Ajajajajaj. Zaraz to będę musiał zmienić. Kelvin. Zdobądź patyki. O! Dobra, czekaj, a wybuduj. Nie da się nic. Dobra, to zrób sobie przerwę. Nie interesujesz mnie teraz. No, czuję się dobrze i też dlatego między innymi nagrywam, nie? Zakupy sobie wczoraj ogarnąłem, także tu mam spokój. Pranie też sobie wczoraj ogarnąłem, także tu mam spokój, nie? I... Jak śpię 5 godzin... Wiecie, co się dzieje, jak śpię 5 godzin? Jeżeli nie wiecie, to polecam zobaczyć American Truck Simulator, odcinek. Czekaj, mamy 22 sierpnia. Sierpień. Wiecie co, ja na początku sierpnia nagrywałem jeden odcinek ATS-a. Pierwszy taki odcinek, długa traska po przerwie. O, długa traska po przerwie albo następny. Czy on jeszcze jest w stanie tutaj... Tak, wypełni sanie, jest w stanie jeszcze te sanie ogarniać. No, zobaczcie sobie, bo wtedy byłem mega niewyspany, nie? Byłem mega niewyspany i zobaczcie, jaki ja jestem drażliwy, nie? I teraz wyobraźcie sobie, że jesteście moimi domownikami. I powiedzmy... No...
wiecie, że ja się nie wyspałem. No to przecież mnie omijacie, nie? Bo ja jestem tak wtedy nabuzowany, taki impulsywny, taki bym powiedział nerwowy, że to jest masakra, nie? Dlatego też są dwie takie moje twarze, nie? Szewiego. Pierwsza twarz jest taka, że jak nagrywam właśnie i jest spoko, potrafię się w miarę normalnie wysłowić. Wiadomo, lingwistą i nigdy nie byłem, także i raczej nie będę. No dobra, na 100% nie będę. Nie będę się gdzieś tam interesował w 100% językiem, aby być mega elokwentnym i oczytanym. Chociaż tak jak mówię też, ostatnimi czasy zmieniam to powoli. Niemniej jednak jestem już w takim wieku, że raczej 10 lat, no chyba nie będę nagrywał jeszcze, a myślę, że dopiero 10 lat, po 10 latach przyjdą jakieś efekty tego czytania i tak dalej. No. Niemniej jednak, wracając do meritum, to... O, ale ekipa idzie. Dobra, widzę, że muszę tak podejść. Kelvin. Wstań, Kelvin. Virginko. Pilnuj go. Dobra, jeszcze tam jest gościu. No, także warto sobie sprawdzić taki odcinek. Jak to wygląda? Dobra, spierdzielił. To niech spierdziela. Bo tak jak mówię, są dwie twarze. Gościu, który jest naprawdę nerwowy. A druga też sprawa, druga twarz to jest taka, która jestem, która powoduje, że która pokazuje, że jestem zmęczony. I wtedy najczęściej już coraz bardziej gadam od rzeczy, coraz więcej nieskładnych zdań mi się pojawia. Bo to jest, wiecie, to jest taki typowy moment, gdy Szewi woli sobie na przykład pójść na spacer, nie wiem, posiedzieć z bliskimi. Porozmawiać tak na luzie, zapytać jak poszedł, jak minął ci dzień. Nie wiem, przytulić się, w sensie kogoś. Ługi bugi, cimci rimci, wiecie, te sprawy, a nie, że Szewi jeszcze włącza grę i ma gadać w miarę sensownie, żeby gdzieś tam jego widzowie mogli mieć lepszy humor, nie? To jest ten moment, dlatego ja też jesteście w stanie to zauważyć, wyłapać na filmach. Powtarzam czasami, że o dobra, to jest ostatni odcinek, który nagrywam, nie? Kiedyś na to też nie zwracałem uwagi podczas odcinków, ale jak czuję, że to nie jest mój dzień nagrywania, to ja też o tym szczerze mówię, bo... Tak jak ze speakerem gadaliśmy, wycenicie tą szczerość. Wycenicie tą szczerość, cenicie to, że to jest taki... Znaczy, że wyglądam, albo w zasadzie jestem takim prawdziwym gamerem, który... Wiadomo, gry nie stawia ponad życie, bo nie mam problemów, jeśli chodzi o pracę i jakieś tam obowiązki. W niej obecne, a jednocześnie gdzieś czerpię właśnie przyjemność z takich małych, prostych rzeczy, jak granie, nie? W Cyberpunku też to fajnie widać, tak, wiem, znowu reklamuję Cyberpunka, ale nie moja wina, że się bardzo wkręciłem. I tutaj cieszę się niezmiernie, że rozpocząłem granie w ten tytuł. No, także to jest właśnie takie piękno tego, że gdzieś tam można sobie odpocząć, odsapnąć, grając w jakieś zacne tytuły i niekoniecznie na premierę, nie? Cały czas się tym Starfieldem, kurde,
ciekawie i chyba faktycznie kupię tego Game Passa na jeden miesiąc. Zobaczę, jak ten Starfield będzie chodził. Jeżeli się okaże bardzo fajną gierką, to powiem wam, że no parę odcinków na pewno będzie, nie? Ale czy na samą premierę, nie jestem pewny. Nie jestem pewny, bo tego nie chcę raczej obiecać. No i to były tak już powoli zbliżając się ku końcowi, bo już 30 minut. Mamy po prostu dwa okresy w moim życiu, gdzie siedziałem długo. Teraz już po prostu tego nie robię. Ale mimo wszystko szacun dla was, jeżeli jesteście w stanie całą noc grać i gdzieś tam, nawet niekoniecznie grać, możecie po prostu mieć jakieś zajęcie, tak? Możecie mieć jakieś zajęcie typu... Wiesz co? Kelvin. Wybuduj, ukończ konstrukcję, powiem tak. Czy ty pozbierasz to? Nie, pozbierasz coś nowego. No, nawet pracując po nocach, nie? To też szacun za to, że wam się w ogóle chce i że potraficie. Bo... no bo tak, nie? No, także ja idę saneczki zawieźć gdzieś tam w głąb lasu i kończymy. 31 minut za nami. Będę odcinek jutro, widzicie, jutro jeszcze mam ostatni, tak, to będzie środa, więc jeszcze jeden dzień będzie 10-18, później już wskakuję na 8-16. Rybeczkę mi przyniosła, rybeczka się przyda. Więc wydaje mi się, że na spokojnie będę w stanie nagrać jeszcze ten jeden odcinek. No, a teraz teoretycznie mógłbym jeszcze dzisiaj, ale wolę pójść na Red Dead, a jeszcze jeden odcinek Red Dead Redemption nagrać, bo tam też bardzo, bardzo ludzie lubią sobie zaglądać. Więc myślę, że to jest rozsądne, nie? Taki jest plan. A jak z tego będzie, to zobaczymy w przyszłym odcinku. Dobra, moi drodzy, tyle ode mnie. Dziękuję za uwagę i do zobaczenia w następnych seriach, w innych seriach i w następnym odcinku. Pozdro, Szeberal. Hej.